Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i z ambasada. Dziś z nami Tomasz Rydelek, Puls Lewantu. Witam cię serdecznie, Tomku. Cześć, witam serdecznie. Dużo mówimy o wojnie na Ukrainie, ale jest obszar, w którym również dzieją się ciekawe rzeczy, mianowicie Sudan. Jaka jest geneza tego konfliktu? Co dziś dzieje się właśnie w Sudanie? Tak, no tutaj akurat geneza jest dość skomplikowana. Postaram się to opisać w jakiś taki najbardziej skrótowy, a jednocześnie sposób, który najłatwiej to umożliwi zrozumienie. Mianowicie musimy się cofnąć tak naprawdę o kilka lat, bo między 1989 rokiem a 2019 Sudanem rządził Omar al-Bashir. W momencie, gdy w 2018 roku wybuchły protesty przeciwko niemu, zresztą nie pierwsze przeciwko jego władzy, te protesty były bardzo, bardzo ostre, przez kilka miesięcy trwały i okazało się, że siły bezpieczeństwa nie mają możliwości stłumienia po prostu tych protestów. W tym momencie na scenie pojawiło się dwóch graczy. Pojawił się generał Burhan, ówczesny głównodowodzący sił lądowych Sudanu, i generał Dagalo, czyli tak naprawdę ci dwaj generałowie, którzy właśnie walczą o władzę między sobą. Oni obalili właśnie Bashira i potem próbowali tak naprawdę tę władzę zagarnąć dla siebie, ale te protesty nadal się toczyły, nadal były kontynuowane i ostatecznie zgodzili się przekazać władzę cywilom. Kilka miesięcy, no w zasadzie był lipiec 2019, kiedy oni się zgodzili przekazać władzę cywilom. To potrwało tak naprawdę do 2021 roku. Potem znowu obalili właśnie premiera Hamdoka, który miał sprawować pieczę nad tym okresem transformacji z tej właśnie dyktatury do demokracji. Ostatecznie, ze względu na to, że Sudan jest jednak krajem bardzo mocno zadłużonym i też przez izolację polityczną, która tak naprawdę trwa od czasów Bashira, słabo sobie radzi gospodarczo, obaj generałowie zgodzili się znowu przekazać władzę cywilom, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło, bo powstał spór na temat właśnie tego, że milicje generała Dagalo powinny zostać podporządkowane, powinny zostać wciągnięte do regularnych sił zbrojnych Sudanu. No i właśnie na tym tle, w związku z tym, że generał Dagalo nie chciał się podporządkować generałowi Burhanowi, bo tak naprawdę te wpływy Dagalo w kraju w dużej mierze opierają się właśnie na tych jego milicjach, bo to tak my mówimy właśnie, że milicje i to nam się i to tak może powodować, że niektórzy uznają, że to jest na przykład kilkanaście tysięcy osób. Nie, to jest, szacuje się, że to jest nawet 100 tysięcy bojowników, którzy mają też duże doświadczenie, bo oni walczyli między innymi w Jemenie, walczyli też w Libii, więc tak naprawdę to jest taka prywatna armia Dagalo. No i właśnie tak jak mówię, no to jest spór stricte między tymi dwoma generałami, między generałem Dagalo i generałem Burhanem. Tutaj też warto wspomnieć o genezie samych tych milicji, bo milicja generała Dagalo, to ich pełna nazwa, to jest Siły Szybkiego Wsparcia, w skrócie RSF, jeżeli mówimy tutaj z angielskiego, tłumaczymy tę nazwę. I tak naprawdę te siły powstały w 2013 roku na bazie milicji Janjawidów, czyli takich milicji, które walczyły po stronie rządu w czasach wojny w Darfurze. I od początku właśnie generał Dagalo był szefem tego RSF-u i tak naprawdę RSF powstał nie tylko jako taka, powiedzmy, unifikacja tych wszystkich formacji, które walczyły po stronie rządu w Darfurze, ale też jaka, tak z pomysłem na taką straż pretoriańską właśnie Bashira. I Bashir też czasami w różnych rozmowach nazywał właśnie Dagalo, że Dagalo to jest jego strażnik, jego obrońca. No oczywiście przez to właśnie, że Dagalo był bardzo trzymany blisko przez Bashira, to jego pozycja mocno urosła, ale tak jak mówię, 2019 rok i tak naprawdę Dagalo, który miał właśnie chronić Bashira przed wojskowym zamachem stanu, no tak naprawdę sam się przyczynił do tego, sam przyłączył się do spisku i uczestniczył właśnie w obaleniu Bashira. Także geneza jest skomplikowana, ale najważniejszy motyw jest taki, że to jest tak naprawdę walka między dwoma generałami o wpływ. Tomku, a czyli my nie możemy mówić o tym, że w Sudanie jest jakiś wiatr zmian, że mamy jakąś wojnę między systemem autorytarnym a jakąś demokratyczną opozycją? Czy z Twoich słów wynika, że to są po prostu dwa jakieś zwalczające się obozy, ale nic to dobrego, czy wygra jedna, czy druga strona Sudanowi przynieść nie może?
Tak, zdecydowanie. To jest właśnie walka o wpływy, to nie jest walka o sudańską demokrację, chociaż obaj generałowie, zwłaszcza generał Dagalo, bo media z nim powiązane też najczęściej publikują właśnie w sieci po angielsku. To też jest właśnie nakierowana troszeczkę taka propaganda właśnie na zachodniego odbiorcę i tam często w tych przekazach się właśnie pojawia, że tak naprawdę właśnie generał Dagalo jest takim obrońcą sudańskiej demokracji i on próbuje tutaj przepchnąć właśnie demokrację w Sudanie, że tę demokrację, tę transformację demokratyczną blokuje armia. No ale to jest tylko właśnie propaganda, tak naprawdę to jest walka między dwoma stronnictwami o wpływy po prostu. Dużo informacji w ostatnich dniach jest o ewakuacji poszczególnych ambasad z terenu Sudanu, ale dzisiaj amerykański CBS podał fajną, ciekawą informację, że Stany Zjednoczone rozważają wysłanie kontyngentu wojskowego. Czy wiesz coś na ten temat? Szczerze powiedziawszy, to tej akurat informacji dzisiaj nie widziałem. Czy powiem tak, Amerykanie mają problem, jeżeli chodzi właśnie o te walki w Sudanie i o samą ewakuację, bo z jednej strony, najpierw może zacznijmy od ewakuacji. Jeżeli chodzi o ewakuację, to tak, ambasada amerykańska została ewakuowana, natomiast problem jest taki, że według wyliczeń ambasady w Chartumie amerykańskiej, Amerykanów w Sudanie, jeżeli chodzi o obywateli amerykańskich, jest od 16 tysięcy do 20 tysięcy. I tu jest problem ze ściągnięciem tych wszystkich ludzi do domu, zwłaszcza, że też fala krytyki wylała się troszeczkę na Amerykanów po tym, jak Biały Dom powiedział, że jeszcze jak nie było ambasady, nie było ewakuowanej ambasady, że rozważane są plany ewakuacji ambasady, natomiast jeżeli chodzi o amerykańskich obywateli, to najlepiej, żeby oni nie liczyli na żadne wsparcie i żeby oni tutaj na własną rękę organizowali swój powrót, powrót z Sudanu. Potem tak naprawdę trochę taki był damage control, Biały Dom troszeczkę cofnął te słowa, mówił, że jednak będą w jakiś sposób asystować tym amerykańskim obywatelom. Więc no, to jest duży problem. A drugi problem Amerykanów to jest taki, że tak naprawdę Amerykanie jako tacy nie wykształcili zbyt dużych związków właśnie ani z tym generałem Dagalo, ani z generałem Burhanem. Bardziej sojusznicy, albo tak mówię, może mówiąc inaczej, może partnerzy Ameryki wykształcili te związki, no bo na przykład generał Dagalo jest wspierany przez właśnie na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie, no więc generał Burhan bardziej przez Egipt. Więc jeżeli chodzi o ten kontyngent, to bardziej bym to właśnie interpretował jako po prostu raczej nakierowany na ewakuację właśnie tych amerykańskich obywateli, no bo jednak to jest, tak jak mówię, no od 16 do 20 tysięcy osób. Tomku, wspominałeś o kilku państwach. Czy w Sudanie też toczy się jakaś gra mocarstw? Jakimś wielkim graczom zależy na wsparciu jednej czy drugiej strony. Były też informacje właśnie, że lider grupy Wagnera zaproponował jakieś mediacje w Sudanie. Jak to wygląda z perspektywy wielkich mocarstw? Czy Amerykanom, czy Rosjanom zależy na zwycięstwie jednej ze stron? Tak, to jest skomplikowana kwestia, kto do kogo wspiera. Zacznijmy może od tego, że wymienię te kraje, a potem przejdę do tych poszczególnych interesów, bo to jest dość skomplikowane. Jeżeli chodzi o generała Dagalo, czyli tego szefa milicji, on jest wspierany, tak jak wspomniałem, przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, troszeczkę przez Arabię Saudyjską, ale Saudowie jednak tutaj starają się trzymać z boku tego obecnego konfliktu. Też bardzo dużo sąsiednich krajów, bo na przykład Erytrea, Etiopia, mieliśmy też informację, która tak naprawdę żadna strona jej oficjalnie nie potwierdziła, bo kilka dni temu pojawiła się informacja, że siły zbrojne Etiopii przekroczyły granicę niedaleko tak zwanego Trójkątu Faszagi, to jest taki teren sporny między Sudanem a Etiopią. Ale też pojawiły się takie informacje, że Etiopczycy mieli zostać ostrzelani właśnie przez armię sudańską i się wycofać, więc no, w związku z tym, że jednak bardzo mało jest zachodnich mediów w Sudanie, to też te informacje jest ciężko potwierdzać, ale też na przykład generał Dagalo jest wspierany przez marszałka Haftara z Libii, więc też są nieoficjalne informacje na temat tego właśnie, że przez Libię jest przerzucane uzbrojenie dla generała Dagalo.
Na razie nie ma takiego potwierdzenia, ale jednak ryzyko takie istnieje. Natomiast jeżeli chodzi o generała Burhana, on jest głównie popierany przez Egipt, też przez Czad, więc no te regionalne powiązania są. Też jest kwestia właśnie Rosjan, którzy jeżeli chodzi właśnie o grupę Wagnera, oni od 2017 roku są w Sudanie, oni trenują milicję generała Dagalo i też są zaangażowani w wywożenie sudańskiego złota. Też ten handel sudańskim złotem tak naprawdę kontroluje generał właśnie Dagalo. Oczywiście, jeżeli chodzi tutaj o to, czy na przykład Rosjanie stali za tym puczem, to nie ma na to żadnych dowodów. Też nie widać tego, żeby Rosjanie jakoś specjalnie pomagali generałowi Dagalo w Sudanie. Natomiast ryzyko takie, że faktycznie w jakimś stopniu Wagner będzie zaangażowany po stronie generała Dagalo, jest. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o politykę rosyjską wobec Sudanu, to jest trochę bardziej skomplikowana kwestia, no bo oczywiście Wagner jest bardziej powiązany z Dagalo, natomiast jest kwestia jeszcze tej rosyjskiej bazy morskiej, która miała być budowana na wybrzeżu właśnie sudańskim Morza Czerwonego. I tutaj tak naprawdę Rosjanie prowadzili jeszcze rozmowy z Bashirem, potem w 2020 roku oficjalnie została zawarta umowa, natomiast ona nigdy nie była ratyfikowana, bo i generał Dagalo, i generał Burhan twierdzili, że oni nie mają takich kompetencji, żeby tę umowę ratyfikować. Oni się oczywiście obydwaj bardzo pozytywnie wypowiadali na temat właśnie tej umowy, na temat tego, żeby Rosjanie mieli stałą obecność wojskową w Sudanie. Natomiast ta umowa nigdy nie została ratyfikowana ze względu na jednak presję amerykańską, no bo Amerykanom się to bardzo, bardzo nie podobało z oczywistych względów. Więc ciężko jest mówić, jeżeli chodzi tutaj właśnie o Rosję, tak naprawdę kogo oni wspierają tutaj oficjalnie i nieoficjalnie. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli Rosjanom na czymś zależy, to z pewnością im zależy na tym, że jednak żeby te walki między generałem Dagalo a generałem Burhanem przerodziły się w jakąś taką długotrwałą wojnę domową, no bo to jednak jest róg Afryki i tutaj ten region, ta wojna bardzo by mocno zdestabilizowała, zwłaszcza, że no mówię, jest bardzo dużo tych wzajemnych powiązań i też już tak na marginesie, przepraszam, na marginesie mówiąc, jeżeli chodzi o te powiązania, to też one wewnętrznie są bardzo mocno skomplikowane, bo na przykład jeżeli spojrzymy, tak jak mówię, ten Egipt, który wspiera generała Burhana, a z drugiej strony są Zjednoczone Emiraty Arabskie i marszałek Haftar, którzy wspierają Dagalo. A jeżeli spojrzymy na przykład właśnie na konflikt w Libii, no to tak naprawdę te trzy siły, czyli właśnie Emiraty, Egipt i Haftar, oni byli po jednej stronie w Libii. A teraz, jeżeli chodzi o Sudan, z zupełnie innej strony konfliktu, także naprawdę skala tych powiązań różnych jest bardzo mocno zagrożona. Tomku, wspomniałeś o istotnej rzeczy, powróćmy zatem z fusów. Jak według Ciebie, jako osoby, która śledzi ten konflikt, jakie są jego perspektywy? Bo czytałem kilka nagłówków sprzed kilku dni, że ta wojna domowa, ten bunt już jest praktycznie zduszony. Jak to wygląda dziś? Czy będziemy mieć do czynienia z długotrwałym konfliktem, o którym mówiłeś, czy jednak w przeciągu kilku dni, tygodni ten konflikt zostanie przyciszony, której ze stron wygra? Osobiście myślę, że jednak to będzie długotrwały konflikt. Oczywiście w ostatnich dniach mieliśmy taką częściową deeskalację, w zasadzie od piątku wieczorem, natomiast to było związane głównie z tym, że były ewakuowane zachodnie placówki dyplomatyczne. I tak naprawdę ani generałowi Dagalo, ani generałowi Burhanowi nie byłoby na rękę, gdyby ktoś właśnie z obywateli państw zachodnich tutaj ucierpiał podczas tej ewakuacji, więc też z tego wynikała ta częściowa deeskalacja. Natomiast osobiście uważam, że tak naprawdę to wszystko zmierza właśnie w kierunku takiego długotrwałego konfliktu, bo nawet spójrzmy na samą tą aglomerację chartumską, na stolicę Omdurman, Chartum Północny, to tak naprawdę walki toczą się od no już tak 10 dni, bo to była sobota tydzień temu, gdy to się wszystko zaczęło. I tak naprawdę mimo tego, że armia rządowa ściąga cały czas posiłki do Chartumu, to tak naprawdę nie jest w stanie przychylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Cały czas pojawiają się informacje na temat tego, że jednak te milicje generała Dagalo pojawiły się w jakichś kolejnych dzielnicach, więc ta sytuacja jest bardzo mocno płynna i tak naprawdę nie widać, żeby żadna ze stron miała jakąś większą przewagę.
Natomiast tak jak mówię, no w sytuacji, kiedy to się, ta walka będzie się przedłużała, będą kolejne tygodnie walk i mamy też sytuację, w której zachodnie placówki dyplomatyczne zostały ewakuowane, a w związku z tym też to zainteresowanie zachodnich krajów Sudanem spada. I tak naprawdę tutaj właśnie wkraczają ci regionalni gracze, te regionalne powiązania. I jeżeli okaże się, że tylko jeden, wystarczy, że moim zdaniem to wystarczy właśnie, że tylko jeden z tych partnerów, czy generała Dagalo, czy generała Burhana zacznie wspierać swoją preferowaną stronę, bo tak naprawdę później mamy efekt domina, tak? I zaczyna się długotrwała wojna domowa. Także osobiście uważam, że jednak niestety będzie to długotrwały konflikt. A to, co się dzieje w Sudanie, i jeżeli Państwo interesują się tą tematyką, masę informacji znajdziecie na mediach społecznościowych Tomka, na które serdecznie odsyłamy i które znajdziecie link do nich znajdziecie w opisie tego filmu. Tomku, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że nie jest to ostatni nasz wywiad i będziemy mogli w najbliższym czasie jeszcze porozmawiać. Was zachęcamy do subskrybowania naszego kanału i do śledzenia War News na Twitterze. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo za zaproszenie.